Kolejny dzień, moi drodzy. Tym razem wieczór. Na Będzinie jesteśmy. Może się uda. O, Dąbrowa do mnie dzwoni. Tak, słucham? Halo? Dzień dobry, Dąbrowa. Halo? Dobry. Dlaczego dzwonisz? Coś się dzieje? Ale kto odjechał tam? Ale jak odjechał? Napisałeś u mnie, że... A gdzie napisałem ci, że jakiś pociąg odjechał? Halo? Co się dzieje? Jakiś słodziak. Dobra, czekajcie, bo tutaj pociąg jedzie. Już go wpuszczam. 40... Czekaj tam mi nie dzwoń, młody, teraz. Teraz jest tu poważna robota, chłopie, dla fachowców. O. Słucham. No halo, Dąbrowa, co się dzieje? O, napisałeś na czacie, że ja... Co odjechał? Kto odjechał? Ja dopiero teraz do pracy przyszedłem. To musiał mój poprzednik napisać, wiesz? I 40656 w tym momencie regionalne pojechały w stronę Dąbrowy do ciebie. W tym momencie właśnie. Po pierwsze, masz jakiś dziwny głos jak Bąkol. Najlepszy youtuber. Ale to jest youtuber? No tak. Gra w pociągi? Tak, bo go oglądam. No to spoko. No, mnie mylą właśnie często. A co? A, dobra, ja wiem. Co wiesz? Dobra, widzę na czacie, że ty jesteś Bąkol. Dobra, co ty gadasz? Jaki Bąkol? Ty tam lepiej pociąg przyjmij, bo już jedzie do ciebie. No już przyjąłem go, przejechał już. No to super. To tam uważaj. Dobra, będziemy w kontakcie, bo ja mam masę roboty tutaj, no. Ciężka robota, słuchajcie, jest ciężka robota. 40107. Puszczę sobie muzyczkę w tle. Mhm. Bąkol, average, Bąkol enjoyer, dokładnie. Family friendly. No właśnie, widzowie. Nagrasz GTA 5, nagrasz GTA 4. Nagrasz GTA 4 albo GTA 5. Nie, nie nagram. 40107, słuchajcie. 40107, kto to tam jedzie? On stoi. Ale ja go nie rozumiem, dlaczego on jedzie tak. No ale on chyba se może przyjechać, nie? To bot jest? Niech jedzie. Hmm. Pokaż go. Dopiero przyjedzie. Kto to tam? O, 40107 wrócił. Dobra, ma przejazd. Mhm. Dobra, 40107. Tu Będzin. Ty wsiadłeś teraz przed chwilą? Właśnie jesteś już na Będzin, wjeżdżasz? A to gracz, to widz jest. To znowu wskoczył widz. Excite, tak, dokładnie. A, to widz znowu wszedł. No dobra. Proszę mi nie korkować jak trollit, będę banował. Proszę mnie tu nie korkować wszystkiego. 40107, moi drodzy, zobaczymy. O 4:20, za 3 minuty powinien tutaj być, według rozkładu. Czy tak się stanie, to zobaczymy oczywiście. Ja nie widz. Nie, nie, wcale. Czy mogę zmienić temat mojej pizzy, Pacino? Wiesz co, to nie ma większego znaczenia, ale mogę ci to zmienić teraz. Bo to, że ty teraz coś napiszesz... a co mam tam wpisać, to mów. Co mam tam wpisać?
To już mam otwarty blok. To mogę wpisać ci zmianę. Pizza, burger, wypas. Super w ogóle. Pizza, burger, wypas. Super, już dodałem. Elegancko. Już masz zmienione. Dobra, więc tak, to już jest, ten już może jechać. No patrz, co on robi w ogóle. I on wycofuje, no to jak to nie widz, jak on znowu, jak chłop znowu szaleje, patrz, znowu przyjdzie na kawę. Ty, proszę mnie się nie cofać tu na dworcu. Na peronie, znaczy się. Ty, komórka to jest. Ile on ma do odjazdu? On ma minutę do odjazdu, on nie zdąży na kawę przybiec. Bo przejechałem peron. A, on przejechał peron. Dobra. Dobra, on się nazywa 40107. I ktoś jest na Sosnowcu Głównym. Mhm. 40107. Zadzwonię do Sosnowca. Dobra, Sosnowiec chyba gra, ale pociąg odjechał. Dobra, mam, okej. 40107 odjechał właśnie według planu prawy tor. Dobra, masz. Co? Dobra. Dobra. Czemu ty za granicę dzwonisz? No właśnie mam tak, a ty myślisz, że ja jestem tutaj po naszej stronie? W Będzinie? Ja jestem w Będzinie, gościu. Co ty to? Ej, a ten masażer do ciała, co jest w promocji w tym Pepper, nie? Znaczy w tym Netto. To jest w ogóle, ej, w ogóle nie jest to żart, patrzcie. To nie jest żart. Czekaj, gdzie to jest? Gazetka. Zobacz gazetki Netto. Jest tutaj to? Od 19. Jak to się przegląda taką gazetkę? Gdzie jest ten masażer do ciała? Ty, nie ma go. On jest w gazetce? Pokaż jeszcze raz. Sprawdź, gazetka. Przepis, gazetka. Akcesoria i dodatki. O, to może być ciekawe. Jest, w trosce od siebie i swoich bliskich. Ale ja wam powiem, że ja podziwiam to, że w sumie, bo to jest taka w sumie normalna rzecz, ale podziwiam to, że ktoś, kto pomyślał, że ten produkt wrzucić i na pewno wiedział, że ktoś to wyłapie i będą o tym pisać. To jest dobry marketing. Znaczy cena 69 zł to jest w ogóle zajebisty żart też, nie? 69 zł, że to też ktoś dobrze przemyślał. Co? Dobra, co będzie niebawem u nas się pojawiało? 4:23, moi drodzy. Z Dąbrowy Górniczej będzie jechał. I 4:29. 4:23 z Dąbrowy będzie jechał. LTE 24:22:05. Okej. Dąbrowa Górnicza. Aha, on tam jest do Dąbrowa. 104.5. 104. Ignacy jedzie. I bot jakiś będzie tu jechał. To jest 40656. Dobra.
Także spoko. Za 3 minutki będzie kolejny pociąg. Ale rano, powiedzcie, patrzcie, jest 4 rano. Pięknie w Będzinie, patrzcie. A co to jest? Czekaj. Co jest przy... Z czego to są kominy? To nie jest elektro... To nie jest elektrociepłownia jakaś Będzin? Aha! To jest... Będzin, poczekaj. Momencik. Google mapy. Będzin. Dworzec z PKP. Mapy. Okej, okay, mamy to. To jest tu. Dobra, muszę zadzwonić. Dobrze, dobrze. Tak, słucham. Bo ja tam zaraz do ciebie ten puszczę, pociąg. A po którym torze? Jeszcze nie wiem, bo on jeszcze nie przyjechał, coś się spóźnia, miał przyjechać 4:24, ale jest już 26. A ty mówisz o tym 24:22:05? Czy nie. O 14:05, który prosił o przejazd? Nie, 14:05 nie, 46:56. Aha. Dobrze, to dziękuję za informację. No dobra, no pa. 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 Już starzy znajomi jesteśmy z roboty, moi drodzy. Dokładnie. Poczekaj, teraz tak, dworzec. To jest ten dworzec i patrzymy w tą stronę. Grupa Amtra. Energia Fako. Czekaj, co to jest? Bo ja nie wiem. To co to jest w oddali tam? To te kominy. To może ta energia Fako, co to jest jakieś? Elektrociepłownia. No to tak jak mówiłem, elektrociepłownia to. Odjechał o... Dobra, z Dąbrowy Górniczej odjechał. Z czwarta... O kurwa. To co jest? Coś się zdupiło, czekajcie. PL, na którym gramy? Na trójce? Kurde, wykikowuje mnie, nie wiadomo czemu. Co to za niunia dzwoniła? No z Dąbrowy Górniczej, możesz tam, wiesz, zagadać. Ja raz zablokowałem cały ruch. No, słucham. Tu Będzin. Pociąg 14:05 właśnie odjechał z Dąbrowy. Ty, Trolic, a ty nie masz pociągu do takiego Dawida Bąkola czasem? Dąbrowa, halo? Rozłączył się. Nie dryndajo. Dokładnie. Miszor. Właśnie on odszedł, ten młody. Młodego wywaliło też chyba. 04. A tak, będzie jechał za chwileczkę. W tą... Czemu to mruga w tą stronę? Co to znaczy, że to mruga? Co to oznacza? A, zmiana toru. No ja, bo Trolit już zmienia ruch. Już się bawi. Już się bawi. Już zmienia ruch. Kierunek. Dobra, Trolit. Srolit. Trolit, srolit. A jak ja to mogę zmienić, ten kierunek?
Dąbrowa, wam się coś nie popierdoliło? Musisz tam potwierdzić, bo zmienimy sobie kierunek. Będziemy puszczać po torze niewłaściwym. Kurde, no dobra, ale gdzie to się zmienia? Musisz potwierdzić jednym z tych przycisków pod tym, który mruga, nie? Ja jestem dobry w potwierdzaniu. Czekaj, zwolnij blokadę liniową. Zezwól na włączenie blokady. Tak, zezwól. Mhm. Musisz przytrzymać, nie? No nie wiem, trzymam. Teraz u góry, u siebie, tam w kierunku do ciebie, no. Musisz zwolnić ten kierunek. Zezwól na włączenie blokady. A nie, to nie to. Zwolnij blokadę. To nie. Zażądaj zgody. O kurwa. Ha! Odwróciłem ci. To nie, nie chciałem tak. To musimy na odwrót to zrobić. I odwołaj obsługę po niewłaściwym to. O, jest. Dobra, siadło. Okej, okay, teraz ten górny musimy odwrócić, tak? Dobra, ja puszczeczkę muszę przepuścić chłopa tylko, bo czeka. A co ty chcesz? Górny odwrócić? Tak, musisz. Ale no to musi mi wyjechać chłop. No to czekaj, to musi mi wyjechać. Tam nikogo nie ma na górnym. Ale jest u mnie na dworcu. To nic nie zmienia w tym momencie? No ale on jedzie w drugą stronę przecież. No on jedzie tam do Sosnowca, nie? No, no to nas nie. No wygląda. Dobra, no to jak u góry mam zrobić? Przyciskam. Tam są trzy te. Jeden musisz wysunąć chyba. Musisz zwolnić blokadę liniową. Stary, zaraz. O, coś zrobiłem. Tak, i prawy musisz tam przytrzymać. Stary, zaraz zepsujemy cały serwer i nas wypierdzielą z tej gry. No któryś... O! O, o, coś się dzieje. Widzisz to? Coś mruga. A u ciebie to chyba ty musisz to zaakceptować, czy nie? Dwa już mi mrugają, także nie wiem, co mam zrobić. Czytaj czat. Zaakceptuj zmianę kierunku, bo ci miga. Kto to tam trąbi? Przy tym dolnym musisz środkowy potwierdzić. I musisz przytrzymać go długo. Potwierdzam. Zezwól na zmianę. No jest. I lewy tu przytrzymujesz. Okej, okay, mamy. Mamy to górny. I górny. No. Pierw tak musisz robię, no. Kierunek. No ustawiłem teraz. I ty u ciebie musisz nie chyba... Nie ustawiłeś. Włącz blokady... Tylko te trzy nad strzałkami, tylko te aha. Trzy. Musisz włączyć... To czekaj, o, to tak, tego... Lewy, włącz blokadę liniową. To jest ten trzeci od lewej. Zwolnij blokadę liniową. No dobra, nie, trzeci. Włącz blokadę liniową. Włącz, o, włączyłem. Blokadę, tak. No i ty dobra, musisz ją okay. Zaakceptować. I zaakceptowałem. No i co, i będziemy se po prostu przerzucać z lewego na prawy, o to chodzi, tak? W tej rozmaiceniu? Tak. Dobra, okej, okay. No to tyle, okej, okay, to jest spoko. No, coś ciekawszego, nie, niż spuszczanie po prostu przez ciebie. Ale jak tyś wszedł, jak tam dzieciak był na Dąbrowie, to tyś chyba go no też musiał wyrzucić, ale nie, musiał go wyrzucić chyba, wiesz? Bo, ja nie wiem, to jak wyrzuca to losowe osoby, czy wszystkich? No nie wiem. O, do usłyszenia. No, hej. Zaraz będzie coś... Aj, za szybko odłączyłem. 0,40,32. Dobra, czyli tak. Jeżeli przyjadą z tego toru... Aha! Czyli on chce tak robić. To jest ciekawe. Czyli stąd będą przyjeżdżać normalnie, ale będę musiał pamiętać, żeby zmieniać im... Mhm. No dobra, to jest spoko. To jest okej. Okay. Dobra, to za parę minut przyjedzie kolejny. Ja to źle widzę. To zaraz zobaczymy, co to będzie. Miszor nie pogra? Co ty gadasz? Tu jest bardzo dużo. Kasuj sygnalizacja rozprucia. Sygnalizacja rozprucia, moi drodzy. Jak się wasz kumpel rozpruje na policji, to możecie włączyć ten przycisk. Plombę trzeba zebrać. A? I wszyscy o tym wiedzą wtedy na dworcu. Du-ru-ru.
No, będzie dobrze. Nie, Robert, będzie okej, okay. Nie ma jakiegoś rozpierdzielu. Jakie rozpierdziel? Będzie dobrze, damy radę. Możemy iść se zapalić papieroska. Powiem wam, że jak rzuciłem fajki, to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką można zrobić w życiu. Rzucić papierosy, ale jest coś takiego, jak ktoś kiedyś palił, że co są takie chwile, na przykład masz 10 minut wolne, jest czas taki dla siebie, chciałbyś, i to tak brakuje tego, żeby właśnie tak stanąć se z fajeczką, podumać, wiecie, o co chodzi. No, ale to tak jak mówię, to zostaje niestety. To jest trochę tak, jak ktoś kiedyś pił, to zawsze będą ciągoty, to tak jak ktoś rzucił fajki, to też jakieś takie przyzwyczajenia albo ciągoty jakieś zostaną. Bąko robi konkurs na pizzę. Tak, to weź ty się zapisz. www.pizzaday.pl. Dobra, co on tam pisał? Sosnowiec Główny powiedział, że odjechał o 4:35. Dobra, to jedzie coś. 4:35. Dobra, czyli 4:106. Muszę go wpuścić. Z Sosnowca. I muszę go wpuścić na niewłaściwy tor. Czyli muszę go wpuścić tu. Czekajcie. Tylko trzeba to chyba zablokować jakoś. O, teraz. Nie tak. Tak. To się buguje chyba. Z opóźnieniem jakimś. O. Teraz będzie miał przejazd. Dobra. Jedzie. Zaraz będzie widoczny. Już trąbi, już z daleka sygnał idzie. Dobra, zobaczymy zaraz. Co można w tym wygrać? Pizza Dayu? Sławę. I tytuł. I uścisk. A, nic nie dostaniesz. Można wygrać rozwolnienie, jak zrobisz niepoprawnie pizzę. Jedzie. Mhm. Będzin do 4106 na przystanku z toru drugiego będziesz miał zmianę na tor pierwszy w kierunku Dąbrowy. Dobra. Okej, okay. Nie mam kierownicy. To przepchamy. Nie mam kierownicy. Ciao, ciao! Schweizer League. Skąd tyś jest? Czeski? Słowak? Nie, a to jest Szwajcer. A, to jest ciał, to ten. Wuwonsdu, ja, stimmt. In diese momente, ja, Czech, ty jesteś Czech. Ja, das bin ich. Aber warum sprichst du Deutsch? ...24-107, sprawdzam łączność. Słychać cię dobrze. Dzięki. Mhm, coup de main.
Daj mu wyjazd. Kurwa mać, czemu nie da się? Czemu mu nie mogę dać wyjazdu? No zaraz ci dam, uspokój tą dupę! Może to jakoś muszę wcisnąć? Ty, no chłop stoi. Poczekaj, bo ja ci muszę dać wyjazd, ale nie wiem dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje. Trzymam... A to? Co daje? To nic. Tak, słucham. Posterunek Dąbrowa Górnicza, dyżurny trolit. 3607 właśnie odjechał, koniec. Ty, a wyście przed chwilą z Dąbrowy nie wypuścili jakiejś rudej kobiety w średnim wieku? W koszuli? Bo właśnie mi się tu wdupiła na jednostkę. To jest chyba jakaś bezdomna z Będzina. Będzina, bezdomna, dobra. No próbuję go... mieszka na nastawie, próbuję, więc... bo chcę wpuścić wam 4106 na tor pierwszy, ale nie mogę, bo no trzymam na semafor zielony i ja już zmieniłem zwrotnicę, ale nie mogę, kurde, nie umie mi załapać, ani pójdź jeden... Pójdź go na zastępczy. Ci dam zastępczy, czekaj chwilę. No poszukaj tam tych cycków, co mają zastępczy. Albo ten, Robert ci napisał, tam jak klikałeś trzy przyciski, to tam jest przycisk do pozwolenia wjazdu na tor niewłaściwy. Ta nastaw przebieg manewru. Powinno się na biało zapalić. Zezwól na włączenie, włącz blokadę. Awaryjne kierowanie, nie, czekaj. Awaryjnie zmień kierunek blokady. Przyjmij pociąg z toru niewłaściwego. Dobra. I teraz... Aha, to chyba... Oj, czekaj, chyba się coś dzieje. A! Działa! Pan Robert to fachowiec jednak jest, co? Dobra. Ekspert kolejnicy. Dobra, wpuszczam ci chłopa, on tam już jedzie i zaraz... O, już się u mnie pojawił, 4607. Dobra, do biur, pa. Odbiór. O, kurwa! Jedzie, dobra. O Boże, coś tu się pojawiło. Aha, on musi wyjechać ze stacji i wtedy ten będzie mógł... Tam stoi pociąg. Muszę go wpuścić. Kurde, ale powiedzcie mi, co wy robicie? Przyłazicie skakać mi w tej konsolecie. Powiedz mi, kim ty jesteś? Ja cię zgłoszę. Jaki masz nick? Powinny być niki nad głową, żebym wiedział, kogo mam zgłosić. Bo już po prostu mnie to denerwuje. No łazi mi... Ja to powiem twórcom. No to jest ten Exice, to jest widz. Ale nie właź mi, możesz tu przyłazić, ale stary, nie właź mi tu nie wchodź, bo wiesz o tym, że wtedy blokujesz mi wgląd na tą tablicę. O kurwa, dobra, ja go muszę wpuścić. Czekaj, bo aha, on jedzie tu, a ten musi wjechać tu. Czekajcie. Dobra, tego bota muszę przepuścić. Pierw, dam mu wyjazd. Aha, zezwól. Włącz blokadę, zezwól. I teraz go puszczamy tu i puszczamy go tu. Czekaj, nie. Nie, czekaj, zezwolenie zeszło. Jest, poszło, dobra. Możesz jechać, out.
Dobra, tutaj zmienimy zaraz zwrotnicę. Dobra. I to jest 4607, to jest znowu Excise jedzie. Okej. Okay. Prawym przestawiasz na bok zwrotnicę, lewym ustawiasz na wprost, dobra. Dobra, niech on przejedzie pierw, on musi zmienić tor. Zmienia, skręca na lewy tor. Dobra. Dobra, i teraz tutaj, jak on zaraz ucieknie stąd. Dobra, uciek. Super. I super. I wpuszczamy tego i jedzie. I tak. I tego mogę nawet przepuścić na wyjazd. No i elegancko. Tak, słucham. Benzin co odjechało? Benzin odjechał w tym momencie 40-156 po niewłaściwym torze, czyli na torze pierwszym. Przyjąłem, dziękuję. Koniec. Dobra, bo muszę faktycznie zgłaszać to, bo on nie powinien się pytać o to, tylko ja mu powinienem zgłaszać. A co chcesz zrobić? Konstrukcję reptową. Czekaj, może to bot tak jak skaczą na tora? Nie, nie, no. To są gracze. Nie ma botów, którzy chodzą poza dworcami i pociągiem. Po co mu wiedzieć, co odjechało? Bo muszą wiedzieć pomiędzy stacjami, muszą wiedzieć, czy jedzie jakiś pociąg, żeby wiedzieć, czy na tym odcinku między stacjami, gdzie nie ma żadnej, wiesz, nie ma żadnej monitoringu, nie, nic takiego, żeby wiedzieć, czy coś jest, ze względów bezpieczeństwa, ze względu na czas, i na przykład takie informacje, że że jest jakiś mega spóźniony, więc trzeba go na przykład priorytetowo posłać po jakimś szybkim torze, albo, no nie wiem, z różnych powodów pewnie, nie? Dać mu jakiś wolny przejazd, czy coś. O, jedzie. Dobra. To jest 4607. Sosnowiec główny. Pociąg przyjechał o 4607. Przyjechał o 4:48. 4106 do Dąbrowy Górniczej. Nie masz tutaj postoju. Widzisz. Okej. Okay. I on ma już odjazd. Dobra. Cześć, jestem nowy. Siema Jankes. Przywitajcie Jankesa. Cześć, witam cię. Zafollowuj kanał, żeby nie zapominać o transmisjach. Witam, witam. Papa, kto idzie do ciebie? Kto idzie? To nie wiem, kto idzie. Ktoś szedł? A no nie wiem, to ktoś szedł może. A co tam się dzieje z tym 40-156? Dobra, on już odjechał, nie? No Excise znowu szaleje. Sosnowiec główny. Pociąg odjechał 4607. Dobra, tam już odjechał, jest, pojechał w pizdu.
Dobra. No i taka to jest robota, moi drodzy. Codziennie czegoś nowego się uczymy. Po niewłaściwym torze, po właściwym. A jeszcze można by było sobie bardziej na przykład skomplikować sprawę, bo na przykład mógłbym go wpuścić... Nie, czekaj, nie dałoby się tak. Gdyby tu mi przyjechał ktoś z Sosnowca, mógłbym go wpuścić na ten tor, a potem z tego toru na przykład na ten. Czyli dwukrotnie zmienić. Możemy też tak zrobić. Możemy tak zrobić, żeby było ciekawiej. Tylko pytanie, czy on musi się zatrzymywać, to go muszę na peron puścić z tym, z przystankiem, nie? Muzyka z SimCity, to się tak, to się zgadza z SimCity. Po nauce w SimRailu Train Driver nie będzie ci straszny. A w Train Driverze 2 też jest praca na dyżurze, na dyżurce. No to tak zrobimy, że go puścimy troszkę dla urozmaicenia. Mało tego, można rozkazy pisemne, manewry dawać. O, no to super. Dobra, zobaczmy, kto powinien przyjechać do nas. Godzina piąta. Będzie jechał jakiś EC. Co to jest EC? Ja muszę wpisać sobie skróty. EC. EC pociągi. Zmienię na polski. EC pociągi. Deutsche Bahn... Czyli, aha, to jest jakiś, który przez kraje w Europie jeździ, tak? Ekspresowe połączenie z Warszawy, Poznania, Krakowa, Katowic do europejskich stolic. Okej. Okay. PKP Intercity SA. Stacja końcowa Bochumin. But it's just EC. Aha. Tutaj masz? Pokaż. E to się nazywa elektryczna. Warszawa, Katowice. ECE, Eurocity. Euronight. Every night. We together. Znacie Every night? Międzynarodowy pośpieszny. MOPE. Ty, no fajne jest to. Powiem wam, jest to fajne hobby. Takie... Ja nigdy nie sądziłem. Ja nigdy nie sądziłem, że stanę się Mikolem. Bo nigdy nie lubiłem pociągami jeździć. Mało jeździłem. Jak jeździłem, to na siłę. Ale jako taki... Bo na przykład ja wam powiem, że jak ja bym miał wybrać, bo dużo ludzi w Eurotracku jeździ, nie? Że te trasy... I to tego nie lubię. Nie lubię jeździć samochodem jako kierowca. Ale jako takie, bo to jest coś innego, coś czego na co dzień na przykład nie mam styczności, nie? No bo jakby no maszynistą nie jestem i jakby bycie maszynistą jest trochę niestandardowym, można powiedzieć, sposobem poruszania się pojazdami niż w odróżnieniu do motocykla albo na przykład samochodu osobowego. Więc taka ciekawostka jako takie hobby, nie? Niestety wygląda na to, że w Łazach padły urządzenia sterowania ruchem i nic do mnie nie będzie jechało. Coś ty tam narobił w tych Łazach? Dawaj na szlak kolejowy rób foty. Idę zobaczyć, co się dzieje, moi drodzy. A,
Z Dąbrowy Górniczej do Sosnowca ECE. Z Sosnowca ECE. Z Sosnowca. Za 10 minut przyjedzie. Dobra, wychodzimy. Idę zobaczyć, czy nie malują murów graficiarze. Chamy jedne. O, patrzcie. Familok. Jakiś taki odnowiona kamienica. Przystanek autobusowy. Jest rozkład? Jaki jest rozkład jazdy? Wiadomo jaki. Jazda z pociągami. I teraz tak, co to jest? Tym? To jest zwrotnica? Jak tutaj dupnąłbym w drugą stronę... Aha! To jest strzałka. To by było, że na lewo jedzie, a tak na wprost. Dobra, to wtedy by dostał to, by się odwróciło i by miał strzałkę, że w lewo skręca. A tak jedzie na prawo, bo to jest po prawej stronie. Mhm. Dobra, jedzie pociąg do nas, moi drodzy. A on tu staje na stacji? Stoi na stacji lokomotywa, ciężka i ogromna, i pod z niej spływa tłusta oliwa. Tłusta, tłusta, tłusta oliwa. Ajajaj, nie tak. Tak. O. Dobra, jedzie pociąg z daleka. Właśnie, ten wyjazd już zrobiłeś, czy kiedy on miał być? Bo można dodać pytanie, czy ręczne zwrotnice będą zaimplementowane. Ręczne zwrotnice! Jakby była awaria na przykład, nie? Centrali i trzeba ręcznie chodzić i awaryjnie przełączać. Ciekawe to by było. Albo na przykład jakbyś chciał ręcznie zwrotnice zmieniać. Tłusta oliwa jest sprawiedliwa. Zawsze na wierzch wypływa. Tak jest. Patrzymy od Sosnowca, czy przyjedzie pociąg. Jedzie chyba. A to coś małego, co to tam jedzie? Za Główienko, jak tego nie widać. On się zatrzymuje? 6-4, 400, coś takiego. 6-4, 400, co to jest to? A co on tak przed czasem jest? TME, Cargo, Rudniki koło Częstochowy, Opole, TME. Co to jest TME? T. T to jest... Do przewozów masowych, władowanych i próżnych składach całopociągowych. Dobra. Zablokowałem sobie tym tor? Jak sobie zablokowałem tor? Nie, no jedzie. Jedzie, jedzie.
Ty, kuchwa, ale to jest jakieś widmo? Gdzie on jest? Zaraz będzie go widać. Bo on ma odjazd 25, a nie będzie przecież stał tyle czasu na peronie, to dam go na boczny, tak? Dobra, o kurwa, to już źle. No teraz to już trochę dupa. Co to jest? 6-4. Który to jest ten? No Exiles, znowu wlazłeś do pociągu. Ty, Exiles w ogóle wchodzi, wychodzi z serwera i wchodzi na pociągi, które po prostu przejadą koło mnie. Co za gość to jest? Muszę tu stać do 5.24. Benzin do 64.40.14. Co to takie szybkie jazdy tutaj towarowym? No co jest? Halo, tu benzin. Tego 644 możesz do mnie puścić, bo on nic nie jeździ. To weź go tam, przyciśnij go tam, bo on chyba tutaj jakieś pokonuje bariery dźwięku. On za szybko jeździ, niebezpiecznie. A on ma węgiel. Ty go wypuścisz, tylko on się od razu prze... Weź go, wpuść u ciebie, masz jakiś wolny boczny tor? Zrobimy tak, weź go na kawę i chłopaki przyjadą, słuchaj, węgla trochę zrzucą z wagonów. No. Policjanci, o których tam... O policjanci, tak. No ja znamy policjantów. No, także oni mają worki takie żółte, wiesz? Ode mnie zaraz coś będzie, nie? Więc... Dobra, się. Puszczam go po pierwszym torze towarowy. Ej, przyjąłem, koniec. Musisz mówić koniec. Koniec! Dziś jest koniec. Kurwa, czekaj, coś jest nie tak. Dlaczego nie mogę? Aha! A, widzisz. Ty możesz jechać już i w Dąbrowie możesz zaczekać. Tam masz specjalnie, tam na kawę możesz jechać, bo jest sprawa do podbicia, są dokumenty na posterunku. Stary. Widz opluty? Gdzie? Co się stało? Jedzie węglem. Z węglem. Jadę. Jedzie. Zobaczymy, co tam trolit wykombinuje z nim. Ale tam nie ma chyba dużo, bo tam... Czekaj, on jest na Dąbrowie. No to Dąbrowa jest taka jak tu wielkościowo chyba. To nie był bot. Masz na rozkładzie jazdy w rubryce typu P, napisane PH, to oznacza, że jest postój handlowy, czyli pociąg się zatrzymuje. Poczekaj, zaraz zobaczymy, czy on się miał zatrzymać. To był ten. A pokaż, gdzie jest to PH napisane, gdzie w innych wypadkach. A jest PH, ale ten nie miał postoju handlowego. Czyli to jest takie symulowanie, że on tu powinien się zatrzymać, bo na przykład jest rozładunek jakiegoś czegoś, tak? No to ale ja wtedy bym powinien go wpuścić na... No ale właśnie, i teraz jest pytanie, czy ja go wtedy wpuszczam taki towarowy na 54, tor z peronem, czy nie? Na razie bez wjazdu do Dąbrowy Górniczej. A, już go kombinuje. Stary, patrz, już z nim robi. Cuda niewidy.
To by był postój towarowy PT, aha. Mhm. Dobra. Ty, ale fajne, to też jak oglądacie też od podstaw, jak ja się też uczyłem, to może ktoś też tutaj się trochę ogarnął. Nie jest to takie straszne, nie? Bo jak się tak pierwszy raz przyszło, to what the fuck, co to jest? A się okazuje, że wiecie, no, 3/4 tych przycisków w ogóle nie będziecie ich używać prawie w ogóle, albo w przyszłości, jak gra będzie rozwinięta. Albo w zależności, co robicie, jakieś awarie, nie awarie. No tak to jest w miarę łatwe. Później jest to banalne wręcz, tylko trzeba ogarnąć te takie rozumienie tego, nie? To trzeba w głowie sobie poukładać, że to działa trochę jakbyś taką łamigłówkę cały czas rozwijał, taką giereczkę sobie rozwiązywał. Nie może się ze sobą zetknąć, tak? Nie mogą się przeciąć. Pierw jeden, potem drugi i tak dalej. No i to wiadomo, no. Po prostu masz w rozkładzie, że tu staje na 15 minut i w międzyczasie puszcza się inne. Pokaż. Czyli na przykład, jeżeli jest postój handlowy, to, ale no patrz, no to postój handlowy przyjeżdża o 5.14, ale już o 5.15 wyjeżdża. No to po prostu go normalnie jak na peronie mam zatrzymać, tak? Ale PT nie ma czegoś takiego jak postój towarowy. Tylko PH są. Pokaż, Trollit, coś ty tam wysłał u ciebie, jak to wygląda teraz. Jedzie ci z tego toru... co ty tu zrobiłeś? Czekaj, co... Czekaj, co... Co ty... Tu? Aha, on z tego na ten, a ten nic. A ten tam się robi. Dąbrowa, mogę przejechać na czerwonym. Matix jakiś jedzie. 14-103. Skąd on jedzie? 14-103. Aha, on w ogóle tutaj chyba go wykrywa, ale... Nie ma takiego chłopa. A nie, jest. O 5 to jest opóźniony pociąg. Z Dąbrowy. To jest jakiś opóźniony bardzo pociąg. Postój towarowy, czyli nie możesz podać wyjazdu z grupy towarowej do momentu odjazdu godziny. Postój handlowy, czyli zazwyczaj dla pociągów osobowych oznacza zatrzymanie się na peronie. Po prostu, okej, okay, czyli musi się zatrzymać na peronie. Czyli w sumie dla bezpieczeństwa to nie mogę sobie tak, na przykład jak jedzie osobowy i on ma się zatrzymać według planu, to nie mogę mu już od razu przelotki na zielono zrobić, nie? Bo powinienem mu tą zieloną dać dopiero, gdy się zatrzyma, odbierze i przyjmie pasażerów i wtedy najlepiej mu dać dopiero, nie? Pokaż. Halo? Posterunek Dąbrowa Górnicza, dyżurny Trollit, pociąg 14-103, właśnie odjechał. Koniec. A to nie jest jakiś opóźniony bardzo według planu? To jest bardzo opóźniony. No to go... Opóźniony 20 minut. To go opóźnię jeszcze. No, dzięki, koniec. Dobra. Nie no. On ma chyba postój tutaj. 103. On się nie zatrzymuje tutaj. On przelatuje pełną mocą. Dobra. Aha, to jest tak? Czekajcie, to jest źle. Nie. Okej.
No to nie mogę go tak przepuścić. Niestety. Dobra. Aha, tak? Nie, tak. Czekajcie, czemu to nie działa? Come on, co jest grane? Koledzy. O, teraz. Czekaj. Obydwa muszę wyciągnąć. Nie, wcisnę. I wcisnę. Aha, aha. No co mrugasz? A to? No szkurła, co jest, chłopie, z tobą? Czemu się... Wciśnij. Wciśnij. Lewy, prawym przycisk. Wyciągam. Wyciągam. O! O, to. Dobra, on już jedzie. Puszczam go po niewłaściwym. I on do tego potrzebuje... On potrzebuje... Włącz blokadę liniową. To jest to chyba. O, nie, to jest to. To wykasuj. O, Jezu. Czekaj, bo on jedzie z Dąbrowy. O, to. O, tak, dobra. Jedź pan. Co za matematyka? No tak, to jest trudna matematyka, moi drodzy. Trudna matematyka, którą trzeba ogarnąć. Ty, co byście robili, jakbyście... No bo tak, nie można se tutaj spać, bo to niebezpieczne. Ja bym se rozwiązywał krzyżówki. Albo... Oglądał stream. Tu bym se stream puścił. Grał na telefonie. Ta, i wypadki potem są. Był ostatnio jakiś taki... Streamował. Ty, a były takie streamy. W Polsce widziałem, ktoś streamował w Polsce. Jeden gość na Twitchu miał streama, że robił stream z takiej dyżurki i miał akwarium. I w ogóle se tak siedział. I co jakiś czas pociągi przejeżdżały. Jedzie wariat. Ty, ale go wydupi! On za szybko jedzie! On będzie miał zmianę toru! Ale będzie wykolejenie. Ej, nie wykoleił się chyba. Stoi! Czekaj, coś się dzieje. Bardzo wolno jedzie teraz. Aha. No to cóż. 644.014. Da radę nam troszeczkę szybciej w perony? Jak się nazywał ten Matix? Sosnowiec. Pociąg odjechał. 14.103. Dobra. W pierony. Ma czerwone? Gdzie? 644, gdzie ma czerwone? W peronach masz podany sygnał zastępczy. Nie, no jak ma czerwone? Za stacją można wrócić do... Jedzie, on już przejechał. Już go nie ma, to nie, on ma w drugą stronę, patrz. Ten semafor jest ustawiony tam, gdzie jest zielony u góry,
Zielone musi być u góry, jak patrzysz. Więc to jest w przypadku, gdyby z lewej do prawej jechał. Ten znak obowiązuje. Bo zielone musi być u góry, tak jak... Witam, próba radia. Jest tak, tak. Słychać dobrze. Dziękuję. No. To jest tak jak sygnalizacja świetna, tak? Ty, nie da się tu zapalić światła, bo ja tak po ciemku siedzę. Aha! 544, 14, wybacz. Zajebiste światło. Ponownie. To już lepiej bez światła siedzieć. Sygnał zastępczy podany. Ta ikona semafora ma taką nóżkę, to pokazuje w jaką stronę stoi. No dobra, nóżkę, a nie powinno być tak, że po prostu zielone jest u góry zawsze? Też można w ten sposób? Czy nie zawsze zielone będzie u góry? 40-109, wjazd do Dąbrowy podany. Dzięki. Darek 64, moi drodzy. Darek 64. To jest potężny gracz. Ile on ma lat? Jak jest 64 rocznik? O kurde, czekaj. To on ma 40... On ma 58 lat? 59... O kurde, 59 lat. Nie, on ma Darek 1964, ma nazwę. 1964, dobrze mówię. ...40-109 za stacją Dąbrowa Górnicza. Będzie jazda po torze lewym. Proszę odpowiednio zaświecić wiadra. Viagra! Jakie Viagra? Jakie Viagra? O, Darek do mnie będzie jechał! 40-109. Czekaj. Darek, 40... Jest, Darek będzie jechał. Ma postój u mnie? Nie, przelot ma. Nie, ma postój. PH, no to musi zatrzymać się, tak? 24-22-07, na razie bez wjazdu do Dąbrowy. Trzeba chwilę poczekać. Katowice Skinner, czekaj. Dobra, zaraz będzie się działo. Peron pierwszy, tor drugi ma wjechać, tak? A jest nawet napisane? Peron pierwszy? Nie, czekaj. Tor pierwszy. PT, a to nie. Peron pierwszy, tor pierwszy. Numer L, co to jest L? Linia. Okej. Peron 1, rzymska liczba, tor pierwszy. Okej. Okay. To on ma... To on nie wjedzie mi na pierwszy tor. Znaczy, on będzie miał... Tor pierwszy, to jest tamten. Ale benzin? Posterunek Dąbrowa Górnicza, dyżurny trolit. Pociąg 40-109 właśnie odjechał. W torze lewym. Koniec. Dziękuję. Koniec, tak, tak. 40-109. Czyli on przyjedzie tu i on musi iść na tamten górny. 24-22-07. Wjazd zaraz będzie podany, jak tylko
osobowe zwolnienie PERM. Bo na wyjazd też trzeba będzie chwileczkę poczekać. Zaraz za peronem będzie jazda po torze lewym, więc proszę tam odpowiednio światła wybrać. Mhm. Dobra, on jedzie tak. Nie, źle. Tak. Okej. Okay. A nie, czekaj, to jest źle coś. A nie, teraz jest dobrze. Dobra, no to okej, już będzie. A co to za tamta metrówka za monitorem? 24-22-07 wjazd podany. O właśnie, tutaj jest metrówka. Ktoś se mierzył 30 centymetrów. Tak, to już jest, moi drodzy. Światła? Co światła? Co miałem światła robić? Ja mam jakieś światła? Ja nie mam świateł robić. Tylko osobowy zwolni jeden odstęp, to podaje wyjazd, to dobra? 20. On jest dobrze, spóźniony, dziękuję. To ja mu podaję. Będzin do 40-109, będziesz miał tutaj przed wjazdem na stację zmianę z drugiego toru na pierwszy. Dobrze. Jedzie. Kiedy przerwa na fajkę? Zara będzie, zara kurzymy. I Seto przyszedł z rajdem. Siemaneczko, witam wszystkich. Hejo, witam. Cześć, dziękuję za rajdzik i witam was, moi drodzy, w A propos, Kamil, ale Kamil już pewnie nie ogląda. Moi drodzy, pewnie jesteście fanami Sosnowca, bo Kamil jest Sosnowca. Patrz, Kamil, patrz, co tutaj jest za napis u góry. Jestem w Będzinie i wysyłam do Sosnowca pociągi. Tam, na lewo jest Sosnowiec. Także zaraz będą... Kamila wyślemy w paczce. No. Wyślemy. Kamila Seto. Nie no, ja wiem, 409 do Dąbrowy Górniczej. Czemu stoisz? Stoi, no? Czemu on stoi? Co się dzieje? Zjadę. Darek, kurde, jedź. Panie Darku, jest spóźnienie 3-minutowe, trzeba nadrobić. Więcej nawet. Ale on nie odpowiada. On tylko już jadę. Może dwójkę robi w krzoku. Czy trolit ma coś wspólnego z trollowaniem? Nie no, taki manik po prostu. Ale wiesz... On też tutaj zaczął ostatnio... Co z tym panem Darkiem, który przejeżdża na tym torze? Jedzie to? Co? Żurny trollit. Co się dzieje? Super skład właśnie do ciebie jedzie. Koniec. Super skład, stary. Może Lux Torpeda jedzie od razu. Leszczyk to pewnie ten. 2-4. LTE. PKP Cargo, moi drodzy. Nie ma postoju. Mhm. 40-109. A on jedzie skąd? Z Dąbrowy? A on z Dąbrowy jedzie, dobra. Super skład! Super partia! Tu powinno być tak, moi drodzy. Tu powinny być odgłosy natury. Ptaki, poranek. Odgłosy poranka. O, macie.
Tak. Spokój. Godzina piąta, w 5:30. Jeszcze powinien być taki drugi dźwięk. Train Station Sounds. Coś takiego, taki... Czekaj, czekaj. Train to nie to. To nie to. Tu nie ma ludzi. To jest spokój. Jakiś samochód powinien przejechać raz na jakiś czas. Wiesz. Na spokojnie. O, co tam? Maksik! Jakiś Maksik jest! Gdzie jest Maksik? Panie Maksik, gdzieś pan jest? Słyszałem twój... W Katowice zawodził. Samochód po torach. Tu powinny być dźwięki jeszcze... Halo, ja ci kurwa dam prankstera, panie prankster. Jeszcze powinien być dźwięk, że robotnicy zaczęli... Robotnicy, moi drodzy, zaczęli. O kurde, przyszli robotnicy! Koszą! Już napierdzielają! Od rana! Gdzie on to jest? Gdzie on to kosi? Przed szóstą takie rzeczy? Kurde, dwa jadą. Ja pierdziele, dwa jadą w ten sposób. Dobra, jeden już się pojawił. Dobra, już poszli sobie. Dobra, jedzie ten. Jedzie sobie chłop w tym momencie, zobaczcie. Powodzenia tam. Ja, troli, tyś poszedł? Pokaż. A, tyś poszedł z Dąbrowy, dobra. Mam do was do rozdania kluczyk jeden do tej gry, moi drodzy, do SimRail, do wersji Early Access. Więc za chwileczkę zrobimy losowanie, szybki konkurs taki na czacie. Na jeden kluczyk do tej gry. A miałeś mi dać go. Drugi mam dla ciebie schowany. Drugi mam dla ciebie. Mam pytanie. Słucham cię. Do szefa kuchni. No, szef kuchni. Czy jest szansa na dziś? No. Żeby zjeść gnioki ze szpinakiem. No to zrób se. No masz i gnioki i szpinak. No i mnie wywaliło. No i w ten sposób zakończyliśmy przygodę, moi, do dzisiejszego dnia. Kończę nagrywanko na archiwum tego materiału. Pozdrawiam wszystkich z dyżurki w Będzinie.